Siemka moi drodzy. Dawno mnie tutaj na kanale nie było, a raczej może nie, że dawno na kanale, bo nie aż tak dawno, ale dawno tak sama z siebie nie odzywałam się do kamery, tak bez nikogo obok. Trochę się od tego odzwyczaiłam, strasznie mi się to ciężko nagrywa, a za niedługo vlogmasy i będę nagrywać codziennie, więc muszę się trochę przyzwyczaić do kamery. A z racji, że moi rodzice standardowo jak co roku wylecieli na rocznicę swoją, tak jak co roku nagrywałam filmiki, co robię właśnie sama w domu i w ogóle. Tylko że w tym roku jest to troszkę na krótszy okres, bo zawsze moi rodzice wyjeżdżali tak na 10 dni, a tym razem polecieli na taki dłuższy weekend, bo od czwartku do niedzieli, do Londynu. Ale tak to się wszystko poukładało, że mieliśmy bardzo późno ten wyjazd wakacyjny, lecimy jeszcze na święta i po prostu mój tata i moja mama w pracy i ogólnie no musieli po prostu być, więc nie mogli sobie pozwolić na taki dłuższy wyjazd. Pewnie wyjadą sobie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku gdzieś. Ale póki co pojechali na właśnie 4 dni i ja na te 4 dni mam jakieś takie większe bądź mniejsze plany, więc stwierdziłam, że spędzę to po prostu razem z wami, bo nie będzie mi przynajmniej tak smutno i tak nudno samej. Co prawda jest jeszcze mój brat, ale on teraz na przykład jest w pracy, później jedzie na studia, więc mało się będziemy ogólnie widzieć, ale no, także będę miała chociaż was. Tak jak mówiłam, mamy dzisiaj czwartek, jest chyba koło godziny 11, coś takiego. Ja wstałam dzisiaj o 10, wykąpałam się, umyłam głowę, zaraz lecę zrobić sobie jakieś śniadanko, bo ogólnie boli mnie każda część mojego ciała, dosłownie każda. Mam po prostu takie zakwasy, z racji, że wczoraj miałam 2 godziny rurki pole dance'u, z racji, że odrabiałam z zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu byłam na tatuażu i wiadomo, jak jest świeży tatuaż, to nie można ćwiczyć przez tydzień, bolą mnie po prostu ręce, plecy i nogi. No a do tego 2 dni temu miałam porządny trening tyłka i do teraz mnie trzymają zakwasy, więc boli mnie dosłownie wszystko i nie mam totalnie siły, więc stwierdziłam, że zrobię jakieś pożywne dobre śniadanko, to może chociaż to doda mi siły. Proszę bardzo, Lunka. Lunka to jest ogólnie największy śpioch w domu. Ona śpi po prostu najwięcej. Ona nawet jak się obudzi o 10, to tylko po to, żeby wysikać, ewentualnie zjeść śniadanie i potem wraca z powrotem do spania, do łóżka. No po prostu największy śpioch na świecie, ale musimy iść i dać śniadanko. No, a o godzinie 13 jakoś 30 wychodzę na studia. Mam dzisiaj studia do 19, więc trochę długo. Ogólnie miałam na 12, ale stwierdziłam, że nie idę na pierwszy wykład, bo... No po prostu tak stwierdziłam, że nie idę na pierwszy wykład. No i później mam jeszcze chyba 3 albo 4 ćwiczenia. A jeśli chodzi o jutro, nie wiem, czy mam zdradzać już teraz, ale w sumie dobra, zdradzę wam już teraz. Lunka, idziemy na dół. Chodź, chodź. O, złapałam ją w skoku, chciała zeskoczyć z łóżka, złapałam ją w skoku. Idziemy jeść śniadanko. No, a jeśli chodzi o jutro, to na jutro są bardzo fajne plany, których już się nie mogę doczekać. Z racji, że jutro, moi drodzy, idziemy na hip-hop festiwal we Wrocławiu. Będzie Oki, będzie Białas, będzie Łajcior, będzie Chiwa, z którego akurat za bardzo nie słucham, Szpaku, którego też za bardzo akurat nie słucham. Będzie też Beteo, na którego ostatnio mam dużą fazę przez to, że wypuścił nowy album, więc ja się w ogóle strasznie cieszę. Najlepsze jest to, że ona teraz nie idzie tego śniadania, popatrzy tylko, zobaczy, że dostała i pójdzie z powrotem spać, ale okej. Okay. Śniadanko. Zobaczcie, jaką już ma. Ona ma ogólnie tematyczne miseczki. Tutaj jest już świąteczna miseczka z napisem Cozy Christmas, tutaj są jakieś reniferki, a tutaj proszę bardzo miała halloweenową. I tutaj ma w środku jakieś pająki, tutaj taki halloweenowy motyw. I teraz powiedzcie mi, czy ten pies nie jest rozpuszczony. Gotowe. Teraz możemy brać się za śniadanie. Mam nadzieję, błagam, żeby to śniadanie mi dodało energii. Po prostu nie mogę się ruszać. Uwielbiam śniadanie robić w tym talerzu. Zobaczcie, jaki on jest przeuroczy. Najlepszy talerz na świecie. Jeszcze tutaj ma takie miejsce, gdzie mogę sobie dać serek wiejski, przez co on mi się nie babra po całym talerzu i to jest... koks. No i właśnie na początku na śniadanko serek wiejski. Awokado, moi drodzy, jest top, jeśli chodzi o śniadanie, bo pomaga, jeśli chodzi o pracę mózgu, także polecam. Ma najlepszy składnik, który możecie zjeść na śniadanie. Ja, słuchajcie, codziennie przed maturami jadłam awokado. Serio. Pomidorek, of course.
Dobra, jak nie mam chleba, to w takim razie ugrillujemy chleb tostowy. Bo nie chce mi się robić jajek, a zjadłem jeszcze coś takiego dodatkowo oprócz tego, więc zrobimy sobie po prostu grzankę. Zjedzone, teraz chwilkę sobie odpocznę, wypiję sobie herbatkę, będę suszyć włosy i potem się pomaluję. Coś muszę jeszcze ubrać i jedziemy na studia. Tak mi się nie chce, Boże, jak mi się dzisiaj nie chce. W ogóle ostatnie 3 dni mam takie, że nie mam w ogóle siły, ale wiecie, jak jeszcze wczoraj mogłam nie mieć siły i przedwczoraj, bo miałam na 9, więc musiałam wstać o 7, więc spałam znacznie mniej, to rozumiem. I jeszcze miałam treningi w ogóle. Ale to, że dzisiaj nie mam siły, jak spałam do 10 i mam taki, wiecie, slowly morning, to jest dla mnie bardzo dziwne i nie wiem, o co chodzi. Ja już chcę mojego powera z powrotem. Znaczy, ja ogólnie jestem typem osoby, która nigdy nie ma jakoś super dużo energii. Ja nie mam momentu w ciągu dnia, w którym nie mogłabym walnąć sobie drzemki. Okej, okay, done. Poszłam zobaczyć, co za paczki poprzychodziły. Jezu, już się zmęczyłam. I większość jest do mojej mamy, ale jest też jedna do mnie. I jest to paczka pierowa, którą dostałam. Mamy tutaj paczuchę od kamuflaża i w ogóle i ja, oni sami narysowali tutaj to wszystko. W sensie to jest markerem normalnie zrobione, jest nawet podpisane. Victoria, tutaj jakieś kwiatki, eco-friendly. Słodkie, przesłodkie i uwaga, otwieramy paczuchę i są tutaj, ja wiem co tutaj są, okulary, dokładnie tak. Ogólnie sytuacja, o Jezu, jeszcze miłego dnia, jakie słodziaki. Ja miałam ogólnie jedne okulary z kamuflaża, które dostałam również od nich, kiedyś się do mnie odezwali i wysłali mi właśnie okulary i koszulkę. I ja te okulary wzięłam na Sun Festival i gdzieś miałam je w kieszeni, schowałam je do kieszeni, żeby mi nie spadły z głowy. I gdzieś podczas pogo na 2115 albo na Kuebo mi po prostu te okulary spadły i ja skapnęłam się dopiero jak wróciliśmy do hotelu i nie mogłam ich nigdzie znaleźć, więc zapytałam się, czy chcieliby wysłać mi te same okulary lub jakieś inne i wysłałam tam kilka opcji, które mi się podobają, żeby wysłali mi któreś z tych, które mają po prostu najbardziej pod ręką i wysłali mi wszystkie, o które poprosiłam, także dziękuję ślicznie, naprawdę jest to kochane. No i są to okulary, te, które zgubiłam, ale widzę, że to nie są akurat te dokładnie, bo ja sobie ogólnie wybrałam te okulary, ale wzięłam sobie troszkę inne i te są takie trochę większe. O kurde, i nigdy nie miałam takich okularów. No ale czerwone, tamte też były czerwone, dokładnie takie same, tylko że one były węższe i zobaczcie do lustra, jak wyglądają. No ale te mi chyba nawet bardziej siedzą, bo są takie, mam wrażenie, że bardziej pasują do mojej twarzy, ja lubię w ogóle duże okulary. No i mam też niebieskie. Te też chyba są tego samego modelu. Ostatnia parka, czyli biała. I wydaje mi się, że to też są te same. Nie, one są troszkę inne. Zobaczcie. Widzicie, one mają troszkę inny kształt, ale też mi się podoba ten kształt. I chyba on jest w ogóle najlepszy. Dostałam od nich też 2 pakiety naklejek, ta z miskiem. Jest zarąbista. Dziękuję oczywiście bardzo za tą paczkę, bo jak zwykle jest mega i w ogóle jeśli chodzi o ludzi, którzy tam pracują właśnie na Instagramie, bo ja się kontaktowałam akurat przez Instagram, to naprawdę są to mega pozytywne osoby, także polecam, na pewno jak napiszecie, to pomogą wam coś wybrać. A tymczasem ja idę się już ubierać i lecę na studia, bo czas mi się już trochę kończy i muszę się zbierać, żeby się nie spóźnić, także... Ile się najpierw jeszcze w coś ubrać. Dobra, moi drodzy, jestem ready, tak to wygląda. Nie chciało mi się już zmieniać bluzy, więc zostawiłam ją. Nawet jej nie wyprasowałam, ale już trudno. Biała bluza, takie spodnie, to są kargosy z takimi zwężonymi troszkę nogawkami i do tego danki, one to są chyba mid. No i jestem ready, także wychodzę.
Siemko moi drodzy, wróciłam przed chwilą do domu po studiach. Dzisiaj na uczelni było całkiem spoko. No i kupiłam sobie Gonzalesa w Pasibusie, najlepszy burger na świecie. Siemko! W ogóle dzisiaj jestem jakaś strasznie blada i spuchnięta. Jeszcze mam takie ciężkie oczy, ale jest trochę wcześniej z racji, że jest godzina 9, a ja poszłam spać o 2. No, więc nie wyspałam się za bardzo. Ale co, zbieramy się, idę sobie zjeść jakieś śniadanko, bo lecimy na paznokcie. Na 12:15 mam paznokcie, później wracam do domu. Muszę wyjść na dwór na spacer z tym psiurem, bo przez to, że wczoraj miałam tak długo studia i zajęcia, to nie było kiedy z nią wyjść, a tak to ją tylko, w sensie mam na myśli taki długi spacer, bo tak to z racji, że mamy taki plus, że mieszkamy na wsi, no to mamy dom i przez to wypuszczamy ją na ogródek. Ale na takie długie spacerki zabieramy ją praktycznie codziennie, a wczoraj nie mogła wyjść, bo właśnie nie miał kto ją wyprowadzić, więc dzisiaj pójdziemy na taki godzinny spacer. Zobaczcie w ogóle jaki słodziak, dalej taki śpioszek jest. A z takich jeszcze fajnych informacji, to wczoraj jak kładłam się spać, to 2 nuty wypuścił Mata, a dzisiaj się budzę i widzę i patrzę i jest album od Yankee'ego, więc super, znowu mam czego słuchać, cieszę się bardzo. A tymczasem idziemy robić śniadanie, bo jestem trochę głodna, także let's go. Idziesz na poranny siku? W ogóle chciałam wam coś pokazać, a mianowicie to. Widzicie to? To jest ogromny syf i on nie jest bez przyczyny tutaj, z racji, że jakiś czas temu, jak byliście na live'ie, którego prowadziłam na TikToku, to się dowiedzieliście, że mamy awarię w domu z rurą. Pękła nam rura tutaj w łazience. Jeśli chodzi o wodę, to woda jest wszędzie tutaj. Pod panelami jest po prostu masakrycznie dużo wody, że tutaj już pod panelami, jak tata wyciągnął jednego panela, o tutaj, tego, to pod spodem jest pełno wody i zaczęło już gnić. Tak samo na przykład tutaj już w szafie zaczęło gnić, więc mój brat wyniósł całą, praktycznie swoją szafę, tutaj też wynieśliśmy wszystko. No i tutaj są jeszcze jego pudła, to jest ogromny syf, teraz mam taki problem z tym. No ja swoją szafę dalej cały czas mam, moja mama i mój tata też. Bo liczymy na to, że jakoś się obejdzie bez wyciągania tego, bo my nie mamy po prostu na to miejsca. Te rzeczy wszystkie by musiały po prostu stać w pudłach tutaj. A najgorsze jest, że nie wiemy, czy to jest okres taki na przykład tygodnia, bo jeżeli to był okres tygodnia, to okej, moglibyśmy wszystko wyciągnąć, postawić tutaj i potem wszystko wsadzić z powrotem. Ale obawiamy się, że to może być okres nawet miesiąca albo coś w tym stylu. No po prostu nie mamy pojęcia i właśnie taki jest problem, także... Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, póki co rozładowuję zmywarę. Mam ochotę na coś szybkiego i lekkiego, już w ogóle zrobiłam sobie herbatkę świąteczną w takim pięknym kubeczku. My teraz po prostu mamy fazę na kubki i właśnie zawsze jak jest jakaś dana pora roku, to kupujemy właśnie jakieś takie kubki, żeby się bardziej zaklimatyzować. I tutaj właśnie jest cytryna i pomarańcza. Jeszcze taki, większość z nich jest oczywiście kupiona w TK Maxie albo w jakimś Pepco albo w Command U i tak dalej. Te to są w ogóle tak stare już kubki jak świat po prostu. Mamy je już tyle lat. Taki kubeczek, no po prostu jest ich pełno. Taki kubeczek. No uwielbiam po prostu takie tematyczne kubki. O, te to są w ogóle jakieś nowe. Wyglądają trochę jak do grzańca. A jeśli chodzi o śniadanie, to stwierdziłam, że zjem sobie po prostu mozzarellę z pomidorkiem. Bazylii niestety nie mam, ale i tak myślę, że będzie git. Siemka moi drodzy, ja się właśnie ogarnęłam, pomalowałam się, jeszcze nie mam tylko ust pomalowanych, ubrałam, już wam pokazuję w co jestem ubrana, proszę bardzo, mam na sobie takie spodnie, one są chyba z Bershki, z takim właśnie jakby podwinięciem. O, proszę bardzo, teraz powinna być ostrość. Właśnie z takim jakby podwinięciem. One to są takie biodrówki. I do tego mam brązową bluzę z New Era. Proszę bardzo. No i to właściwie tyle. Biorę oczywiście moją Nerę. Związałam sobie włosy, bo tak po prostu jest mi wygodniej.
co to jest i co to tu robi the fuck. No, także git, jestem gotowa, lecę na paznokcie. Jeszcze mam trochę czasu, więc najpierw muszę sobie znaleźć te paznokcie. Mam na to 15 minut. Jeszcze właśnie do mnie napisali rodzice, więc pewnie sobie z nimi pogadam. No. I będę jechać. Hejka, moi drodzy, weszłam właśnie przed chwilą do domu. Mam gotowe już paznokcie, zaraz wam pokażę jeszcze z bliska. Wyglądają trochę jak paznokcie ślubne i na początku do nich nie byłam przekonana, ale teraz w sumie im dłużej mam je na rękach, to tym bardziej mi się podobają. No może to nie są najlepsze paznokcie, jakie miałam na rękach, na dłoniach, ale są spoko, nie są złe. I będziemy się potem zbierać, malować, chcę się jakoś ładnie pomalować, ale to jak wrócę ze spaceru, także widzimy się właśnie wtedy. Okej, moi drodzy, więc tak się prezentuje mój outfit. Mam takie turbo luźne spodnie, które w ogóle strasznie mi spadają, więc zastanawiam się, czy nie ubrać do nich paska. Z drugiej strony będzie to źle z paskiem wyglądać. Więc takie zielone spodnie, one są z Bershki. Do tego taka bluzka z golfem ze Stradivariusa. Naszyjnik, takie łańcuszki są z H&M-u. Najprawdopodobniej będę miała też związane włosy. No i do tego zakładam czarną bluzę i oczywiście jeszcze kurtkę, bo wiem, że będzie mi na pewno zimno, bo ma być minus 5 stopni w nocy, a my wracamy około drugiej coś takiego w nocy. No więc tak. A teraz ja już się zbieram, bo zostało mało czasu, a chcę jeszcze coś zjeść. Także widzimy się po prostu. Ja wam na pewno coś ponagrywam na tym festiwalu. Wrzucę ten filmik i po prostu zobaczymy się już jutro najprawdopodobniej. No, bye. Hejka, hejka, moi drodzy, jest kolejny dzień. Ja właśnie przed chwilą odwiozłam Martynę do domu, z racji, że wczoraj po festiwalu u mnie nocowała. Było naprawdę świetnie, po prostu tak się dobrze bawiłam. Wyskakałam się, wybawiłam i naprawdę było super, super. Dzisiaj sobie zjadłyśmy z Martyną śniadanko, no i właśnie przed chwilą ją odwiozłam. I właśnie została przez nas podjęta bardzo, bardzo spontaniczna decyzja, z racji, że miałyśmy iść dzisiaj na imprezę, na domówkę, która jest tutaj niedaleko mnie, ale słuchajcie, została nam rzucona propozycja
i dostałyśmy zaproszenie na pierwszą galę Move Federation, więc stwierdziłyśmy, że się na nią wybierzemy z racji, że jest ona w Gliwicach, czyli no naprawdę dość blisko nas. No po wczorajszym festiwalu jeszcze jestem taka trochę zmulona i w ogóle, ale myślę, że będzie fajnie. Na takiej gali jeszcze nigdy nie byłam, także zobaczymy. Ja lecę się ogarniać i widzimy się już przed wyjściem. Ja właśnie wróciłam do domu, jest godzina 2. Było naprawdę spoko, podobało mi się, fajne emocje. Ja ogólnie pierwszy raz byłam na jakiejkolwiek gali na żywo, niż tak oglądać przez telewizor, przez laptopa, przez telefon, cokolwiek. I powiem wam, że są dużo większe emocje. Lunka tutaj tęskniła za mną, już taki śpioch jest. Ja ją budzę w nocy, no tak. Także lecę się wykąpać, idę spać i widzimy się. Hejka, moi drodzy, mamy kolejny dzień, dokładnie wieczór. Ja się nie odzywałam, bo przez cały dzień tak mnie strasznie bolało gardło. A teraz przyszłam sobie do salonu, oglądam mundial Ekwador versus Katar i kibicuję. Hejka, moi drodzy, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Ja właśnie jestem w trakcie montażu jego i oczywiście klasycznie zapomniałam o zakończeniu. Także dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli taki odcinek, luźny vlog wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, a później prawie codziennie na vlogmasach.